came through the front door. Ask me if I should suffer come. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, zapraszam was na custom tego właśnie oto mojego komputera, oczywiście obudowy. Będzie to motyw Avengers i Wiedźmin. Dlaczego akurat pół na pół? Tego za chwilę się dowiecie, a będziemy malowali na szkle i będziemy ręcznie grawerowali na metalu. Zapraszam do oglądania. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czuga i witam was na moim kanale w kolejnym customie. Jest to mój komputer, na którym cały czas pracuję, więc przydałoby się, żeby go troszeczkę stuningować. Dlaczego akurat będzie custom pół na pół Avengers i Wiedźmin? Ponieważ na swoim Instagramie, na Instastories ostatnio zrobiłem głosowanie, gdzie to wy wybieraliście, jaki custom będzie. No i Avengers na chwilę obecną, kiedy nagrywam, ma 49% głosów, a Wiedźmin ma 51% głosów. Więc jakby wy zadecydowaliście, że no jest tak zbyt mała różnica głosów, że po prostu stwierdziłem, zrobimy pół na pół. Dlaczego by nie zaszaleć? Dlatego jeżeli wy chcecie brać czynny udział w kolejnych customach, gdzie wrzucacie swoje propozycje lub robimy głosowanie, no to wbijajcie na mojego Instagrama, link macie w opisie, albo po prostu wpiszcie na Instagramie Czuga, to znajdziecie. Przy okazji ją wyczyszczę, bo trochę okurzona. No chyba nie myślicie, że codziennie przecieram obudowę. I pewnie nie wiecie jeszcze o jednej rzeczy. Jakiś czas temu przygotowałem taką oto obudowę, czyli z motywem Cyberpunk 2077. Link daję wam w opisie do filmu, jak ona powstała, więc możecie sobie to sprawdzić, bo jakiś czas temu to było. Dzisiaj będzie wynik, kto tą obudowę przygarnie. Zaczynajmy z odcinkiem. Szczerze wam powiem, że nie wiem, czy to wypali, mam taką szlifiereczkę. Wpadłem na taki pomysł ostatnio, więc spróbujmy, no. Może wyjdzie. Najpierw zrobię to na tylnej części klapy od obudowy, żeby zobaczyć, czy w ogóle taki efekt, jak chcę, uzyskam. No tak, ale jak to teraz zrobię? Pewnie się zastanawiacie. Przygotuję szablony. Na Instastories wczoraj wrzucałem właśnie przygotowany już na Avengersów i na Wiedźmina. Więc te szablony zaraz wytniemy i one będą służyły mi jako pomoc do właśnie wykonania takiego graweru. Tak jak widzicie w ilustratorze, przygotowałem kilka motywów z Avengersów i z Wiedźmina. Myślę, że dla was bardzo dobrze znanych. To co? Teraz czas, aby wilk trafił na blachę. Lubię się wcinać w trakcie, dlatego przypomnę wam, że wystartował mój oficjalny sklep designyourlife.pro, gdzie trafiły tam dwa projekty limitowanych podkładek pod myszkę, każda dostępna w ilości 100 sztuk, a ta powstała na podstawie ostatniego odcinka, gdzie customowałem swojego laptopa markerami. Nie przeszkadzam, oglądajcie dalej. A link do sklepu daję wam w opisie. Rozwaliłem chyba dla wujka okulary. Nie wiem, czy widzicie takie mleczne tutaj. W samochodzie rozlało mi się chyba trochę rozpuszczalniku. Akurat na okulary tak traf chciał, a były takie fajne. I teraz będę musiał na jedno oko, no ale myślę, że dam radę. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Powiem wam, że myślałem, że będzie to trochę prostsze i no, łapa trochę boli. No i chyba jednym z najgorszych pomysłów było to, żeby założyć białą koszulkę w ogóle do takiej roboty. Ale jakby początkowy efekt jest całkiem spoko. Będzie trzeba to wszystko poprawić, no i zostały mi jeszcze wiedźmińskie znaki. Starałem się, żeby były jak najprościej naklejone. No, mam nadzieję, że jest okej. Ogólnie to cały jestem brudny od tego szlifowania, ale myślę, że było warto. To oczywiście zobaczycie na samym końcu, kiedy już cała obudowa będzie w całości. Tutaj widzicie już przygotowaną naklejkę do malowania oraz dwie kratki, jedna górna, jedna dolna. Na górze będzie Iron Man, a z przodu będzie taki znak wyrwany z logo Wiedźmina 3, czyli takie 3. A wszystko pomaluję areografem i farbą Angelusa. To jest typowa do butów, pewnie zbyt mocno nie będzie trzymać się na szkle, ale wiadomo, no nikt nie będzie tego specjalnie drapał, a komputer i tak stoi, i tak stoi. Chyba, że ktoś cały czas przenosi swój stacjonarny, no to nie polecałbym tą farbą, no ale jakby nie mam na chwilę obecną innego czerwonego koloru, więc wykorzystam ten.
Ciekawi mnie, jaki będzie efekt. Położyłem kilka warstw na szkle, nigdy nie malowałem, tym bardziej nie farbą, która w ogóle nie służy do szkła. Dlatego za chwilę ściągam cały papier zabezpieczający. No a Was zapraszam na prezentację. Moi drodzy, obudowa z motywem Wiedźmin i Avengers skończona. Tak jak chcieliście, tak jak zagłosowaliście na Insta Stories. Pół na pół wykonałem taką obudowę. Z jednej strony motyw Wiedźmina, gdzie wygrawerowałem wszystko ręcznie i pokolorowałem takim małym akcentem czerwonym jego oczy. Po drugiej stronie na szkle namalowany motyw Avengers. U góry dodałem motyw Ironmana, a z przodu obudowy z logo Wiedźmin 3. Trójeczka, taka wyszarpana, więc też taki dodatkowy akcent. Jeżeli odcinek Wam się podobał, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie i zostawcie dzwoneczka, żeby nie pominąć kolejnych odcinków, ponieważ na 100 000 subskrypcji special, czyli będzie custom dla Was. Napiszcie też w komentarzu swoje propozycje customów, no i oczywiście, czy Wam się podobało. A tą obudowę Cyberpunk wygrywa The Jabba 45. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam. Chętnie zobaczyłbym obudowę z motywem Death Stranding, z charakterystycznym, rozlanym tytułem oraz postacią w złotej czaszkomasce na boku oraz odbitymi śladami dłoni na przodzie bądź drugim szklanym boku. Gra co prawda wychodzi na PS4, ale z tego co wiem, planowana jest również edycja na PC. A taka obudowa na pewno umiliłaby czas oczekiwania. The Jabba, skontaktuj się ze mną mailowo, zweryfikujemy, czy konto należy do Ciebie. A na koniec pamiętajcie, żeby wbijać na mojego Instagrama, na naszego Discorda i widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Na razie, trzymajcie się, cześć!